Austriackiego władcę do przyznania śląskim ewangelikom prawa wybudowania w zależnych bezpośrednio od monarchy księstw trzech kościołów. Jako że ich powstanie wiąże się z tym historycznym faktem, nazwano je kościołami pokoju. Z trzech zbudowanych wówczas świątyń zachowały się dwie – w Jaworze oraz w Świnoujściu. Kościół w Głogowie nie istnieje od XVIII wieku. Zgoda cesarska obwarowana była wszakże wieloma warunkami. Nowe świątynie musiały być usytuowane w odległości strzał, a nad niego od dróg miejskich. Ich wygląd nie mógł przypominać dotychczas stawianych kościołów. Ponadto nie mogły posiadać wież, a podstawą ich konstrukcji nie mogły być ani cegła, ani kamień. Uroczysta inauguracja budowy jaworskiej świątyni odbyła się 26 września 1652 roku. Prowadzili ją namiestnik prowincji Otto Hrabia von Nostitz oraz generał Monteberger. Wytyczania miejsca pod fundamenty dokonali pułkownik Finde, kapitan Meyer oraz inżynier von Engel. Ponieważ wycieńczone wojną mieszczaństwo nie było samo w stanie ponieść kosztów budowy, wysłano do protestanckich krajów północy trzech emisariuszy z prośbą o pomoc. Powrócili po 2 latach z kwotą 4600 talarów. Kamień węgielny pod budowę kościoła położono 24 kwietnia 1654 roku. Twórcą większości malowników na emporach był malarz Georg Figel z Kopernik.